Witam wszystkich, jest 4 czerwiec, godzina 8 rano, jestem w lesie niedaleko Suwałk. Tak wyglądało dzisiaj moje obozowisko. Tam stoi rower. Miejscowa spoko, tylko kurde trochę komarów. Ale to nic, ale było super, cichuteńko w nocy. Tam troszeczkę dalej jest droga, ale w ogóle nie przeszkadzała w spaniu. Także miejsce fajne. Muszę jechać do Suwałk, bo muszę kupić nowy licznik rowerowy. Bo no, muszę dokumentować ilość przejechanych kilometrów dla Lilianki, ale ten stary nowy, bo niedawno kupiony, w ogóle przestał działać. Raz pokazuje prędkość, raz nie pokazuje. Jakieś przekłamania, nie wiem w ogóle co jest grane. Muszę jechać kupić nowy, bo nie będę szukał na Litwie. Dzisiaj chcę wjechać na Litwę. Miałem wjeżdżać innym przejściem granicznym, ale będę wjeżdżał właśnie tu niedaleko Słowbrzymi, nie pamiętam jak się nazywa, ale będę się w każdym razie przemieszczał, o Kopruch siedzi na kamerce, będę się przemieszczał w kierunku Kowna. Uciekaj. To na tyle, jak się trochę bardziej ogarnę, to się odezwę. Pogodne Suwałki witają. Przejechałem 12 km. Jestem o parę kilometrów przed Suwałkami. Tu się ładuje panel słoneczny. Znaczy ładuje się powerbank za pomocą panelu słonecznego. A tutaj się gotuje moje śniadanko. O, już się ugotowało. Na śniadanko będzie owsianka. Ta tutaj właśnie owsianeczka przygotowana przez moją Marzynkę. Smacznego, dziękuję. Jestem w Suwałkach. Na jakimś osiedlu pod sklepem rowerowym. Bo nabyłem sobie drogą kupna taki rezerwowy licznik, ponieważ ten zaczął normalnie działać, od samego rana działa. Już jestem głupi, nie wiem co jest grane, no ale działa, więc kupiłem taki jakiś najzwyklejszy przewodowy, w razie jakby się tamten zepsuł, no to sobie kupiłem jakiś rezerwowy, zobaczmy, może nie będzie potrzebny, oby. Wyjeżdżam teraz już z Suwałk, jadę w kierunku granicy, będę się przemieszczał w stronę Kowna. Zobaczymy dokąd dojadę. Na razie. Jestem przy kantorze Zenit, tak? Tam tak, Zenit. No z panem Bogdanem spotkaliśmy się. Przemiły pan. kupił gazetę i tam mnie wypatrzył. Odbyliśmy bardzo przyjacielską rozmowę, dokonałem pozytywnych zakupów waluty euro. Jadę dalej. Pozdrawiam, żebym tylko taki pozytywny ludzi spotykał na swojej drodze. Na pewno. Dzięki bardzo panie Bogdanie. Jadę dalej. Witam wszystkich. Trzymałem się gdzieś w polach. Chwilę. Albo sapnąć od tych tirów, bo jest masakra po prostu. Jeszcze parę kilometrów, może z 10 do przejścia granicznego z Litwą w Budzisku, ale jest kurde masakra z tymi tyrami. Jadę poboczem, ale kurde łeb mały. Stanąłem na chwilę, żeby odsapnąć, żeby się na chwilę odstresować, bo przecież kurde masakra jakaś. A na przystanku zaś śmierdzi, tak oczywiście u nas. Śmierdzi szczochami, śmierdzi jeszcze nie wiadomo czym. Ale cały czas mam banan po sytuacji w Suwałkach pana Bogdana. Trzeba wierzyć w pozytywnych ludzi. Na razie.
witam wszystkich. Jestem tuż przed granicą z Litwą, w Budzisku. Zobaczymy, za chwilę mnie czeka kontrola. Muszę wyłączyć kamerkę, żeby czasem się nie puszczali do mnie. Nie wiem, czy już wyjechałem z Polski, chyba jeszcze nie. Odezwę się później. Witam ponownie. Jestem już jakiś kilometr za granicą. Pozdrawiam tirowcy. Jakiś kilometr za granicą polsko-litewską. Żadnego problemu nie było z przejazdem. Nawet nie wiem, kiedy przejechałem tą granicę, tak naprawdę. Stało jakichś dwóch pograniczników w samochodzie, ale przyglądali się tylko tirom. Na przejściu nie było totalnie nikogo, żadnej kontroli, sprawdzania jakichś paszportów covidowych, nic kompletnie. Nawet naprawdę nie wiem, kiedy przejechałem tą granicę. Super, pogoda dopisuje. Jadę dalej, odezwę się później. Na razie. Boczki po litewskiej stronie wyglądają tak samo jak po polskiej. Niczym się nie różnią. Zatrzymałem się na chwilkę, bo tak sobie pomyślałem, że będę w każdym kraju, w którym jestem, przyklejał takie naklejki. Teraz czas na Litwę. Gdzieś tutaj wyląduje na Sakwie. Albo na tej. Może z przodu będzie na razie ładniej. To na razie. No i taki krajobraz przywitał mnie na Litwie. Szutrowe drogi. I wszechobecna zieleń. Pola, łąki. Pięknie. Tylko troszkę niewygodnie się jedzie, ale ogólnie pięknie. Boczki takie jak polskie. Nie słyszałem, jak klekotają, ale chyba też. Chyba po litewsku jednak. Pięknie, cisza, spokój. Tylko ta tareczka. Utrapienie wszystkich rowerzystów. I tareczka cały czas, i tareczka. Trzeba bardzo uważać, nawet na zjazdach mocno trzymać kierownicę, bo zapadają się koła strasznie, jest niebezpiecznie. A na razie żegnam. Się troszkę lepsza droga się trafiła. Nie wiem na jak długo, może jeszcze ze 2 km. Ale potem chyba dojadę do głównej drogi, chyba na Mariampol. To już powinna być elegancka droga. Asfalt może. No, na razie się jedzie całkiem przyjemnie między takimi zielonymi polami. Jestem w miejscowości Kalwaria, ładny kościółek. Przed chwileczką pan mnie
zaprosił na pyszną zimną wodę ze studni. Tak jechałem, się marzyła taka zimna woda. A tu pan mi woła. Mówił całkiem dobrze po polsku. Naładowałem sobie bańki wodą i napiłem się do oporu. Pysznej wody ze studni, z której jeszcze pili Niemcy, pan mówił. Już wyjeżdżam z Marianpola. Taki ładny dworzec kolejowy. Już będę za chwilę za centrum. Pogoda cały czas ładna. Do zobaczenia. Tylko Daros Sosnowca może się wpieprzyć na autostradę litewską, na rowerze. Takie krajobrazy. Na Litwie. Rzepak pięknie rośnie. Piękne pola rzepaku. A jeszcze dalej mam około 30 km jeszcze. Chcę się rozbić na jakimś jeziorkiem, zobaczyć co to w ogóle jest, jak tam wygląda i czy można przede wszystkim. Na razie jadę dalej. Takie widoczki. Fajna, spokojna droga. Teraz jakieś samochody dopiero jadą. Witam wszystkich na koniec dnia. Rozbiłem się w może z 15 km, 20 przed Kownem. Tam jest mój namiot, prawie go w ogóle nie widać. Tak się skuka ładnie w trawie. Za nim jest rower. A to jest jakiś park, nie wiem, tam z tyłu, za tymi drzewami. Tam jest ala jeziorko, jakiś taki, ale bardziej stawik, taki bo zarośnięty. I tak no nie za bardzo się można w nim wykąpać. Trochę było komarów, jak byłem spocony, teraz trochę odpuściły. Popsikałem się mgłą i jest trochę lepiej. Tu mam takie miejsce fajne. Tu mi się już gotuje woda na zupkę. Tu jest przygotowany prysznic. Aż 1 litr. Muszę w 1 litrze się ogarnąć. Zobaczymy, jak mi się to uda. No i rano będę się zwijał i będę jechał w kierunku Kowna. W Kownie zwiedzę Kowno. Znaczy przejadę w zasadzie przez Kowno i pojadę dalej. W kierunku chyba na Taurogi. Zapraszam oczywiście do subskrybowania, łapki w górę. I do wspierania Lilianki, bo w głównej mierze dla niej jest ta podróż. Przede wszystkim dla mnie, ale ten cel liliankowy, że tak powiem, jest dla mnie bardzo istotny. Pozdrawiam, do zobaczenia jutro. No i w takich pięknych okolicznościach przyrody spałem dzisiaj. Dzisiaj jest sobota. 5 czerwiec. Proszę nie zwracać uwagi na ten artystyczny nieład. Mamy godzinę za 25 chyba. Tak, za 25. Tam leży rower przygotowany do wymiany licznika. Muszę mieć licznik, bo wariuje po prostu ten co mam i muszę go zmienić na zwykły przewodowy. Chyba jednak to co jest najprostsze, to jest najlepsze. Wymienię licznik, może troszeczkę słoneczko wyjdzie tam za drzew. Troszkę mi namiot może osuszy. Proszę zobaczyć, jak ładnie. Do zobaczenia. Jakaś wystawa sprzętu wojskowego prywatna. To ma jakiś kowal. Ale fajne rzeczy robi. Jakaś ciufcia. Jakiś wóz pancerny, ale fajny.
No proszę, to jest po drodze do Kowna. Jakby ktoś tutaj był. Fajny przy drodze taki skansenik. Jestem nad autostradą. Jadę w kierunku Kowna. No i kurde, musiałem kawałek jechać, dość spory. Musiałem jechać tą autostradą. Bo nie było innej drogi. To jest autostrada połączona z drogą, nie wiem, zwykłą krajową E67, no ale kurde, tak nie za bardzo się nie jedzie. Znalazłem takie przejście nad autostradą. Przemieszczam się na tamtą stronę, na drugą stronę autostrady. Będę jechał, szukał gdzieś innej drogi, bo nie uśmiecham się tak jechać do samego Kowna. Na razie, potem się odezwę. Eliza Orzeszkowa nad Niemnem. A tu teraz Daro nad Niemnem. No, duża rzeka, nie powiem. A tam panorama starego Kowna. Tam pojadę teraz tam. Troszkę tu pokręcona droga do tego starego miasta. No ale dotarłem prawie. Gdyby drogi przejazne dla rowerzystów były, to tak bardzo nie powiem. No ale da się przeżyć. Na razie. Jestem na starym rynku w Kownie. Ładnie tutaj. Tu jest ratusz, ten biały budynek. A tam jest jakiś uniwersytet jezuicki. Z tamtej strony była stara część, tu jest nowa część. No i ryneczek. Bardzo ładnie. Jadę jeszcze pod zamek. W dalszym ciągu jeszcze Kowno, seminarium i jedziemy na zamek. Jestem przy zamku w Kownie. Przy napisie, z którym każdy się fotografuje. Czyli napis Kowno. Za chwilkę pojedziemy tam. Zobaczyć zamek, jak wygląda z drugiej strony. Tam sobie płynie Niemen. No całkiem to jest przyjemnie. No i zameczek z drugiej strony. Jakiś amfiteatr przy nim. Bardzo ładnie się prezentuje. Nasz Malbork i tak jest większy. Jeszcze słynna litewska pogoń. No ładne. Ładny konik. Bardzo ładnie zrobione wszystkie szczegóły. Ładnie odwzorowane. No i zamek z drugiej strony. Jak ja posiedzę, będę się zbierał. Do zobaczenia.
I w takiego to pięknego okoliczności jak przyrody będę spożywał swój posiłek. Woda się już gotuje. Jest rowerek. A tu takie piękne okoliczności przyrody, proszę bardzo. Rzeka Niemen. No pięknie. Muszę gdzieś dzisiaj na noc sobie wypatrzeć taką miejscówę, rozbić się nad rzeką. Żeby się można było wykąpać spokojnie. Zobaczymy, może mi się uda. Na razie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I biało-czerwona wśród rzepaków. W takich pięknych okolicznościach przyrody się na chwilkę zatrzymałem. No tam jakaś plaża z drugiej strony. Kurde, takie miejsce jak znaleźć, to by była bajka. Takie miejsce jak z tamtej strony znaleźć do spania, to by była bajka. Ale i tak to jest pięknie. Było cały czas pod górę, pod górę i pod górę. Od samego Kowna. Podjazdy takie 12%, 6%, kilka po 6%, z tendencją cały czas do góry. Dopiero teraz zjazd tutaj do tej miejscowości nad sam Niemen, no to było z górki. Jadę dalej poszukać jakiegoś miejsca. Będę jechał wzdłuż teraz Niemnu, w tamtą stronę, tam będę jechał. Droga prowadzi prawie, no, niedaleko rzeki. Będę się rozglądał za jakimś miejscem do spania, jeszcze jest dość dużo czasu. To jest dopiero godzina 16, to jest godzinę, czas do przodu tutaj na Litwie. Na moim zegarku jest 15, muszę go synchronizować, a jest 16 naprawdę. Ja jeszcze mam dużo czasu. Dobra, to na razie. Tam się wije Niemen. Coś w nim jest, że tak go Rzeszka uwielbiała. Rzeszkowa tak sobie spokojnie płynie. Będę za chwilę się rozglądać za jakimś miejscem na biwak. Może mi się trafi jakieś fajne miejsce. Teraz zobaczymy. Tam jakiś kopiec w oddali, tam ludzie się wspinają. Kopiec upamiętniający coś, ale nie wiem co. Tam na górze. Takie miejsce mi się udało znaleźć. No, po prostu wymarzone. No, kawałek dalej siedzą sobie wędkarze, ale myślę, że nie będziemy sobie przeszkadzać. O, jak marzyłem zanurzyć nóżki we wodzie. O, jak wspaniale. O, jak cudownie.
już pełnej roboty. Dzień się kończy nad Niemnem, takim zachodem słońca. Tam jeszcze wędkarze jeszcze sobie siedzą, będą chyba siedzieć całą noc, ale spokojni goście, nie przeszkadzają. A to jest moje obozowisko. Rowerek tutaj. Myślę, że nikt się tutaj nie nabierze, tu nikt nie łazi. Tam dalej są jacyś tylko ludzie, ale też tam spokojni. Także piękne okoliczności jak przyroda. Pójdę sobie spać na zasłużony odpoczynek. To do zobaczenia, do jutra. Jeszcze panorama Niemna.